witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Galaktyka Pomerania, program realizowany przez Telewizję Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy, gdzie mieści się nasze studio. Ja nazywam się Jakub Henka i najbliższe niemal dwie godziny przyjdzie mi spędzić z Państwem, z czego oczywiście się niezmiernie cieszę. Dzisiaj zaczynamy nasz program muzycznie, można powiedzieć. Już 10 sierpnia rozpoczyna się w Szczecinie festiwal Sacrum Non Profanum. 10. jego edycja. W związku z tym w moim studio pierwsi goście, redaktor Anna Koprowicz i profesor Bogdan Boguszewski, organizatorzy tegoż festiwalu. Witam Państwa serdecznie. Witam Pana. Witam serdecznie, ale organizatorem tego festiwalu jest Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Akademia i w związku z tym właśnie to, no to może tak, stowarzyszenie... Dyrektor artystyczny festiwalu i rzecznik prasowy. Jak będzie konkretnie? Pan profesor Bogdan Boguszewski. Panie profesorze, czy dawno powstał tenże festiwal? Festiwal jest już od 10 lat, więc to jest taki mały jubileusz tego festiwalu. Natomiast myślę, że warto byłoby wspomnieć o tym, co było przed festiwalem. A przed festiwalem były koncerty przez muzykę do świata wartości. Kilkanaście lat prowadzone regularnie, cyklicznie, aż w końcu organizatorzy zapragnęli mieć własny festiwal. No, oczywiście nie było to wcale takie łatwe, ale mając już zdobyte bardzo cenne kontakty artystyczne i doświadczenia w zakresie organizacji koncertów, postanowiliśmy stworzyć taki festiwal, ale tak naprawdę to wszystko stało się w sposób bardzo, bardzo naturalny. Ale jaka była myśl przewodnia tego festiwalu? Co przyświecało temu, żeby coś takiego stworzyć? Tutaj możemy od razu spróbować rozwinąć genezę samej nazwy, czyli Sacrum Non Profanum. Jak to się ma do całej idei tego przedsięwzięcia? No więc na samym początku był kościół, który był ruiną. Wszyscy znamy Strzęsacza. Kościół ten oczywiście dalej wpada do morza, ale nieopodal, około 300 metrów w głąb, wybudowany był jeszcze w XIX wieku inny kościół neogotycki, który po wojnie mieszkańcy postanowili odbudować. W zasadzie mieszkańcy zwrócili się do mnie w sprawie zorganizowania festiwalu. Postawiłem tylko jeden warunek wtedy. Trzeba wybudować organy w kościele. Jak organy będą, ruszamy z festiwalem. Zbiórka środków na budowę organów trwała około 2 lat. Piękny, 18-głosowy instrument o walorach instrumentu koncertowego zaistniał. No i w 2005 roku odbyła się pierwsza edycja festiwalu. Panie profesorze, ale warto tu powiedzieć o tym, że spełniło się marzenie trzech panów. Pana profesora Boguszewskiego, pana profesora Marka Jasińskiego, szczecińskiego kompozytora, a także publicysty pana Mikołaja Szczęsnego. To panowie w swoich marzeniach myśleli o festiwalu i udało się to marzenie zrealizować. Tak, wiadomo, że taki festiwal to tworzą ludzie. Akurat wspólnie razem pracowaliśmy, tworzyliśmy koncerty przez Muzykę do Świata Wartości i ten festiwal jest dziełem właśnie tej naszej trójki, która kierowała festiwalem. Natomiast za tym wszystkim stał sztab ludzi, którzy w zasadzie społecznie, bo wielu wolontariuszy, wielu pasjonatów, tworzyli ten festiwal i tworzą go do dzisiaj. Spróbujmy sobie streścić tak te ostatnie 10 lat, 9 ostatnich edycji. Jest to międzynarodowy festiwal muzyczny, więc zakładam, że też i znane nazwiska zjeżdżały tutaj na naszą zachodniopomorską ziemię. Powiedzmy sobie o takich najważniejszych momentach. Tak. Pierwsze festiwale, nawet powiedziałbym przez pierwszych 5 lat, staraliśmy się dobierać interesujące programy artystyczne, znakomitych artystów. Zapraszaliśmy specjalnie, takiej myśli przewodniej nie było. Natomiast formuła festiwalu przyszła do nas sama. Jak to się stało? 2010 rok, wszyscy pamiętamy, był rokiem
200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, a więc nie było tutaj wyjścia. Festiwal należało poświęcić twórczości genialnego pianisty i kompozytora. Tak też się stało. W tym roku 2010 takim ewenementem na tym festiwalu było wykonanie wszystkich dzieł Fryderyka Chopina, które napisał na fortepian z Towarzyszeniem Orkiestr. Odbiło się to szerokim echem nie tylko w Polsce, ale daleko poza granicami. Informacja ta przedostała się przez ocean do Stanów Zjednoczonych. I stamtąd, z Nowego Jorku, wpłynęło zaproszenie na przeniesienie koncertów festiwalowych właśnie tam do prestiżowych sal Lincoln Center i Carnegie Hall. Można powiedzieć, że w ponad 80% festiwal, który w sierpniu był na wybrzeżu, przeniesiony został w grudniu do Nowego Jorku. Myślę, że... I tu, panie profesorze, warto powiedzieć, że ten festiwal kończył w Nowym Jorku obchody roku chopinowskiego. W związku z tym to było bardzo duże wyróżnienie dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, ponieważ większość wykonawców pochodziła stąd, ze Szczecina. Także to było coś fantastycznego i tutaj zrodził się pomysł na następne festiwale. Tak, byli to wykonawcy głównie ze Szczecina, bo przecież to było 60 osób wyjechało do Nowego Jorku, ale też koncertowaliśmy z gwiazdami naprawdę światowymi. Znakomita pianistka Olga Kern, jedyna kobieta na świecie, która wygrała konkurs Van Cliburna, Adam Makowicz. Tam właśnie z nimi też koncertowaliśmy. No i następny rok, niestety, z wcześniej wspomnianej trójki odchodzi od nas Marek Jasiński. Zupełnie niespodziewanie. A więc cały festiwal poświęciliśmy Markowi. Jego kompozycje, jego utwory stanowiły trzon festiwalu następnego w 2011 roku. A zatem, panie profesorze, 2010 rok to rok poświęcony twórczości Fryderyka Chopina. 2011 rok to festiwal poświęcony twórczości Marka Jasińskiego. I przyszedł kolejny pomysł. Właśnie. Pomysłem było zgłoszenie projektu do Ministerstwa Kultury i Sztuki na 3-letni projekt Muzyka naszych czasów z 3 kompozytorami. Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki w 80. rocznicę jego urodzin oraz Wojciech Kilar na 10-lecie festiwalu. No i tym tropem doszliśmy do dnia dzisiejszego. W tym roku, 2014, twórczość Wojciecha Kilara będzie myślą przewodnią festiwalu i głównie ona będzie rozbrzmiewała podczas koncertów. To może tak pokrótce o samym Wojciechu Kilarze dwa słowa? No, wybitny kompozytor. Myślę, że tutaj specjalnie nawet nie wypada opowiadać o Wojciechu Kilarze, bo to jest światowe nazwisko, jego twórczość zwłaszcza dotycząca muzyki filmowej jest tak powszechnie znana w świecie, że specjalnie tutaj nie ma co rozwijać tego wątku. Natomiast można powiedzieć, że Wojciech Kilar to nie tylko jego twórczość filmowa, ale również utwory koncertowe, które podczas koncertu inauguracyjnego zaprezentujemy w Szczecińskiej Katedrze 11 sierpnia w poniedziałek. Będą to duże formy wokalno-instrumentalne, a więc Angelus, a więc Exodus i Victoria. Ale wcześniej poprzedzą te utwory, poprzedzi kompozycja Marka Jasińskiego, Psalmodia na głos i instrumenty. Jest to ostatnia kompozycja Marka, którą napisał na nasz festiwal. Panie profesorze, ale tak jak w ubiegłym roku gościliśmy Krzysztofa Pendereckiego, tak miał być z nami właśnie Wojciech Kilar.
W związku z tym, że odszedł od nas, będzie na pewno z nami przez czas festiwalu, ale przyjeżdża przyjaciel Kilara i przedstawimy piękną wystawę w Zamku Książąt Pomorskich, wystawę przygotowaną z okazji 80-lecia urodzin wybitnego polskiego kompozytora. Wystawa przygotowana przez Zdzisława Sowińskiego. Tak, Zdzisław Sowiński, świetny polski operator i reżyser filmowy, przyjaźnił się przez ostatnie lata z Wojciechem Kilarem. Bodajże przez ostatnie 20 lat fotografował go, fotografował jego żonę. Podczas obchodów 80-lecia urodzin Wojciecha Kilara, które odbyły się na Jasnej Górze, właśnie tamta wystawa była zaprezentowana. I ten wernisaż 10 sierpnia, czyli podczas inauguracji festiwalu, bo wtedy właśnie startujemy, od 10 do 17 sierpnia będzie można w festiwalu uczestniczyć. To jest Szczecin i Trzęsacz i Świnoujście, czyli trochę po województwie będzie można pojeździć razem z twórczością Wojciecha Kilara. Tak, będzie można pojeździć i będzie można się z nami spotkać i z wybitnymi artystami, bo wśród wykonawców będą takie gwiazdy jak Adam Makowicz, światowej sławy pianista, Konstanty Andrzej Kulka, wybitny polski skrzypek, będzie Gaba Kulka z zespołem, a zatem córka skrzypka i tutaj mamy taką niespodziankę, bo zarówno Gaba, jak i ojciec wspólnie będą muzykowali. To rzadko się zdarza. W związku z tym no, mamy tutaj bardzo wielu fantastycznych wykonawców, bardzo wiele wspaniałych dzieł, których warto słuchać, panie profesorze. Ja myślę, że nie wypada tutaj zapomnieć o znakomitym zespole wokalnym, sześciu śpiewających panów z Poznania, Afabre Continui. Są to panowie ze znanych chórów Stefana Stuligrosza i Jerzego Kurczewskiego. No i myślę, taki czarny koń tego festiwalu, saksofonowy kwartet, Rascher Quartet z Freiburga. Szanowni Państwo, musimy powoli kończyć, bo czas nas goni. Zapraszamy zatem bardzo gorąco. Ja również do tych zaproszeń dołączam, nie pozostaje mi nic innego. Koncerty są o godzinie 20 w Szczecinie w katedrze 11, potem w Trzęsaczu, w kościele również o godzinie 20 i w Świnoujściu, zarówno w muszli koncertowej, jak i w kościele pod wezwaniem, panie profesorze. Błogosławionego. Jednym słowem zapraszamy do udziału w festiwalu. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Anna Koprowicz i Bohdan Boguszewski byli moimi państwa gośćmi. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Pomerania. Po serwisie druga część naszego programu.